Major Eagle. Chyba każdy pasjonat militariów bez zezwolenia bardzo dobrze zna ten pistolet. Niegdyś, bo jeszcze kilka lat temu sprzedawany był w wersji do wystrzeliwania kul gumowych. Wówczas bardzo popularne wtedy były również dość znane rewolwery Kesseru. Nowelizacja ustawy o broni i amunicji jeszcze bardziej rozbroiła polski naród. Wszystkie rewolwery na kule gumowe okazały się bronią palną. W myśl polskiego prawa. Po nowelizacji tejże ustawy pojawiły się nowe rewolwery Major Eagle, ale tym razem z częściowo zaślepioną lufą uniemożliwiającą wystrzeliwanie jakichkolwiek pocisków, a także zmieniono rodzaj wystrzeliwanych naboi z long na short. Samo strzelanie z tego rewolweru nie sprawia żadnej przyjemności. W zestawie dołączona jest nasadka do wystrzeliwania rac. Jak będzie widać na załączonym obrazku, możemy sobie tą nasadkę wsadzić głęboko w nie powiem co. Raca bowiem odlatuje na 2 metry i jest w stanie bardziej wystraszyć strzelającego, aniż spowodować jakiś efekt świetlny. Krótko podsumowując, koszt rewolweru to 350 zł. Wyrzucony zresztą w błoto. Do obrony nie nadaje się to zupełnie, do wystrzeliwania rac alarmowych tak 2 razy. Jedynie do szpanu przed kolekami za mamy coś lepszego niż pistolet nakapiszony z bazaru. Pozdrawiam. I jeszcze raz.